W jaki sposób? Aha. Podejrzały trochę. To jest nie cross, nie jest napięty, tylko są jakiś taki rząd sprężynek specjalny, który każdy pracuje indywidualnie.
Wiadomo też z archiwalium, że ten taki album był w Bibliotece Żebuskiego. A więc sam Żebuski po prostu otworzył, powiedział proszę to i namalować i trzeba być malował. I to jest właśnie ten kazus, że to jest obraz wykonany z rycinie, na podstawie rycinie. Bardzo odbiega. Odbiega, tak. Ale jeszcze taka strona. No są kościołami, tak powiem, to się zachowało. Aha, jest prosteczka. Mogło być więcej. No właśnie, było więcej. Jakaś tam kapucyny były, świętego Jana były, było jezuitów, pijarów były. A właściwie jezuitów już dawno nie było, ale kościół przekazano, do jezuicki przekazano na cerkiew. Później wizytki skasowano po powstaniu styczniowym. I te wszystkie obrazy wędrowały. A ten największy zespół od świętej Katarzyny, w tej chwili tam jest sala koncertowa. I obrazy trafiły do galerii. Także tam były no, cały czas roszady. I stąd oni mają tą galerię. To ukrzyżowanie, kapitalnie to wygląda. Bo tak w kościołach wierzy, chodzisz barokowy zwłaszcza, że masz te punkty starego wygląda, że jak daleki od razu, że to wszystko jest no, takie z punktu widzenia widza zaaranżowane jest, na takie rafy dekoracyjne. Pierwowy można wyszukać w obrazie Marackiego, czyli włoskim. Mi się wydawało się, że taki trochę blady, ta postać taka wydłużona. Zwalęca się rama ciemny, nie wiem o co. Jeden raz wiedziałem, że ja chcę. Wiedziałem, co to jest, ale to jest taki półmrok. Znałem ten obraz. Znaczy, jest w Warszawie. Analogicznie o to powiem. I stąd jak zobaczyłem ten, to skojarzyłem go z tym warszawskim. I zarówno ten, jak i warszawski są XIX-wieczne. Czyli są odwzorowaniem jakiegoś wcześniejszego, być może zaginionego autoportretu. Ale no, nie chciałem tego warszawskiego pokazywać, to oczywiście dasz. Bardzo dobry jest. Rama to była ta? Natomiast to już mówię. Kuncego właśnie, które znajdowało się w kościele świętego Stanisława w Rzymie. Ściągaliście to? Czy to jest nie, to jest oryginał. Tylko, że nie spotkało się. To było wiadomo, że są z kościoła polskiego. No, tylko właśnie, no, tu mamy skrzyżenie Kutrowiny, tu mamy skrzyżenie Kutrowiny. I to tam z Stambułu, gdyby się nie rozjechał. Tak, tutaj ksiądz stawał przed nęcą. Zawieszano i odprawiam mszę. Przed tym jest cztery, pięć przepraszam, bo tam jest cztery ołtarze i piąty główny i wszystkie pięć się zachowało. A po co jest tam pod tym... Miałem sprawdzić. My robimy tylko takie eksperty. To byłoby interesujące, żeby to było, żeby to badali dokładnie. Czułów wileńskich, dlatego że one mają charakterystyczne te takie formy ołtarzy budowanych, przenikających się ze sobą, z architekturą, to są jakieś nieoczekiwane przestrzenie, się tam gdzieś ujawniają. To wszystko jest w jasnych, takich barwach pastelowych. Także no, taka, starałem się zainspirować właśnie oryginalnymi wnętrzami. A Luisa od początku była przewidziana tak, tutaj do tej no, później żeśmy układali takie, żeby były pewne jakieś relacje, czy powiedzmy tu mamy ten obraz środkowy, rodzina Marii, Agostino Masucci i tu widzimy zarazem rodzinę Marii.